Hej, dzisiaj przygotujemy pierogi ruskie w zdrowszej wersji. No to zaczynamy. Ja już sobie tutaj przygotowałam wszystkie składniki. Oczywiście ja, jak to ja robię, dużą porcję, więc z kilograma mąki można sobie zrobić 1/3 czy połowę tej porcji. Przygotowałam sobie kilogram mąki orkiszowej pełnoziarnistej typ 2000. Dodatkowo będzie trzeba około 2 szklanek gorącej wody do ciasta. Tutaj mam przygotowany olej 8 łyżek i trzeba będzie mniej więcej łyżeczkę soli. Do farszu po ugotowaniu mniej więcej kilogram ziemniaków. Cebula już po pokrojeniu tak mniej więcej około 600 gramów. Twarogu mamy 750 gramów. 4 płaskie łyżki masła, czy tam masła klarowanego. Pieprz i do tego oczywiście pójdzie jeszcze trochę soli. Aby wszystko było sterylnie, nakładam sobie tutaj rękawiczki. Moje ulubione to czarne. Rękawiczki już są, więc można zaczynać. Zaczniemy sobie od obierania ziemniaków. Biorę sobie jakiś mały nóż i zaczynam obierać ziemniaki. Ja już mam ziemniaki obrane. Moja kotka bardzo lubi takie naturalne zapachy, więc po obraniu przechodzę do zlewu, umyję sobie ziemniaki, pokroję na mniejsze części i od razu wstawiam do gotowania. Ziemniaki już wstawiłam do gotowania. W przerwie, kiedy ziemniaki się gotują, zabieramy się za obieranie i krojenie cebuli w drobną kostkę. Po pokrojeniu cebuli czas, żeby ją podsmażyć, więc na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. Masło mi się tutaj roztapia. I zaraz wrzucę cebulę. Wrzucam już całą cebulę. Kiedy cebula będzie się podsmażać, zmniejszamy tylko tutaj stopień smażenia, więc tak sprawdzamy, żeby nam się nie za bardzo spaliła. I przechodzimy sobie w tym czasie do ziemniaków. Ugotowane, lekko przestudzone ziemniaki można przepuścić przez praskę lub na przykład zmielić. Ja sobie przypomniałam, że mam o taki sprzęt, czyli spróbuję zmielić te ziemniaki. Więc włączamy. I przechodzimy do mielenia. Po zmieleniu ziemniaków odstawiamy je na bok do całkowitego ostygnięcia. I robimy to samo z twarogiem. Czyli też przepuszczamy go przez maszynkę. Kiedy wszystko już jest przestudzone i gotowe, więc przekładamy to do dużej miski. Ja mam tylko taką, ale myślę, że się wszystko zmieści. Przekładamy, mieszamy, doprawiamy i mamy gotowy farsz.
i ziemniaki. O, super. Teraz to mieszam. Dokładnie. No i w trakcie sobie dosypuję sól i pieprz. Tutaj już wspominałam, ile mniej więcej używamy tego, ale to jest zawsze kwestia indywidualna, więc doprawiacie sobie po prostu po swojemu, bo w trakcie można sobie, wiadomo, próbować tego farszu, więc doprawiamy. Mieszam dalej, tak aby uzyskać w miarę jednolitą masę. Tak się zastanawiam, gdzie jest moja kotka. Zawsze ze mną gotuje, a tym razem gdzieś zginęła. Pewnie sobie gdzieś śpi. No i tak jak mówiłam, moja piękna kotka sobie śpi. Zmęczyła się gotowaniem. Farsz gotowy. Ja sobie muszę go przełożyć do mniejszej miski, bo mam tylko jedną większą miskę, więc w niej będę robić zaraz ciasto. W międzyczasie, jak przekładam, zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę przy tym filmie, no i oczywiście też przy innych. Ja będę coraz więcej nagrywać takich filmów kulinarnych, więc zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę. Czas na wyrobienie ciasta. Mąkę przysypujemy tutaj do miski. Troszkę można sobie zostawić na podsypanie. Do środka wlewamy gorącą wodę. I olej. Całość na razie mieszam łyżką. A resztę wyrabiam ręcznie. Można to robić za pomocą robota. Ja akurat ręcznie. Już widzę, że to ciasto będzie zbyt gęste, więc doleję sobie pewnie trochę jeszcze wody. No i ono powinno być takie dosyć miękkie i sprężyste. Już wyrobiłam ciasto z dodatkiem odrobiny soli. Kulka powstała. Będę już zabierać się za lepienie pierogów, a w międzyczasie będę sobie nakrywała ściereczką, żeby ciasto się tutaj nie zeschło. Z racji tego, że ja nie mam wałka, najlepiej by było rozwałkować i wycinać krążki, ja nie mam wałka. Myślałam, żeby pożyczyć od jakiejś sąsiadki, no ale nie. Stwierdziłam, że będę robiła po prostu kulki i w rękach będę formować krążki, żeby było szybciej. No to zaraz sobie zaczniemy. Przygotuję sobie jeszcze talerze na pierogi. Nie chcę tego rozkładać po blacie, więc na talerzach. Lekko posmaruję sobie olejem, żeby mi się tutaj nie przyklejało talerze. Fajnie by było rozkładać na blacie podsypanym mąką, ale ja będę robić w ten sposób, więc odkrywam ciasto i biorę sobie mniej więcej jakąś taką kulkę i po prostu formuję sobie kształt w palcach. Jak już będę miała odpowiedni mniej więcej kształt, nakładam trochę farszu i sklejam. Zbiorę trochę farszu. O. Dociskam, żeby tu się sporo zmieściło, żeby były takie dobrze wypełnione. I sklejam. No i teraz taka po prostu zabawa.
wyklejanie pierogów. Jak już trochę pierogów wykleimy, w międzyczasie można sobie już wstawiać wodę. Troszkę oleju można dolać i oczywiście minimalnie soli. I do gotującej się wody wrzucamy gotowe pierogi. Robienie pierogów z takiej mąki jest o wiele bardziej wymagające niż ze zwykłej. No ale z racji tego, że one będą zdrowsze, no to warto. Trzeba uważać, bo to ciasto potrafi się przerywać, więc ostrożnie nakładamy farsz, ostrożnie sklejamy, no i obserwujemy, czy po prostu gdzieś tam się nie przerywają, czy nie pękają. Gotowe pierogi gotujemy przez kilka minut. One sobie wypłyną jeszcze chwila i już będą gotowe. No i są gotowe. Może nie wyglądają zbyt pięknie, ale na pewno są o wiele zdrowsze od tych tradycyjnych. Zajrzyjmy jeszcze tutaj do środka. Jak to wygląda tutaj w środku? Spoko. Spróbujemy. Naprawdę dobre. Dajcie znać, co sądzicie o takich pierogach w komentarzu i jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja będę gotowała więcej, więc do zobaczenia w kolejnych gotowanych filmach. A jeszcze jedno, jeżeli interesują Was ciekawe i zdrowe przepisy, zapraszam na sklep internetowy, w którym znajdziecie mnóstwo przepisów, porad, e-booków i wiele więcej. Link do sklepu znajdziecie tutaj gdzieś na filmie, no i oczywiście w opisie.